W sobotę 13 stycznia bielawscy siatkarze podejmowali drużynę z Wałbrzycha KPS Chełmiec. Było to 16 spotkanie derbowe na poziomie drugiej ligi. Po bardzo emocjonującym meczu trwającym 2 godziny DOFU Bielawianka Bester Bielawa pokonała po raz drugi w tym sezonie za 3 punkty drużynę z Wałbrzycha. Derby mają swoje emocje i zawsze te mecze są gdzieś tam zacięte, chociaż, czy ja powiem wyrównany, jestem troszeczkę zły na tutaj swoją gdzieś drużynę, bo nie ma takiej agresji, z którą powinniśmy my wyjść. Drugie derby w tym sezonie i pierwsze 2 sety u nas wyglądały tak, jakbyśmy, mówię, znowu chodzili po boisku za spokojnie. Nie funkcjonowały wszystkie elementy naraz. Jak było przyjęcie, nie było zagrywki. Jak nie było przyjęcia, była zagrywka. Dlatego jakoś się jeszcze broniliśmy na tym boisku, bo w momencie, gdyby jakoś kolejny element jeszcze nam uciekł, to już w ogóle byśmy przegrali 3-1. Fajnie zaczęło to wyglądać od trzeciego seta i do połowy czwartego seta, gdzie w końcu zatrybiły się przyjęcie i nasza zagrywka, co pozwoliło nam nawiązać walkę. No ale znowu jakieś 2-3 kolejne jakieś błędy z naszej strony pozwolą przeciwnikowi odjechać nam i po prostu już zabrakło czasu, żeby to gdzieś tam gonić. Derby to jest dodatkowy smaczek, 3 punkty zostają u nas, super, przyszło trochę ludzi. Myślę, że zobaczyli dosyć ciekawe spotkanie. Oczywiście nie wystrzegliśmy się błędów ani my, ani zespół z Wałbrzycha. Najważniejsze, że wygraliśmy 3-1 w zdrowiu, super. Natomiast my w pierwszych 2 setach zagraliśmy dobrze zagrywką i myślę, że to był klucz do wygrania. Natomiast no, znów w pierwszym secie był jakiś przestój niepotrzebny i się trochę rozluźniliśmy. Natomiast no, znowu wyszliśmy na zagrywkę i zagrywką pociągnęliśmy tak naprawdę pierwszego i drugiego seta. To my trzeciego seta, wydaje mi się, bardziej przespaliśmy. Fajnie, bo w czwartym w końcówce odskoczyliśmy i grało nam się łatwiej, co skutkowało 3 punktami dla nas.
brawo dla naszej drużyny za utrzymanie przez całe spotkanie równej dyspozycji, która pozwoliła pokonać bardzo dobrze dysponowanych siatkarzy z Podchełmca. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został rozgrywający Bielawianki Emilian Smętek. Gratulujemy i już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w najbliższą środę 17 stycznia o godzinie 17:00. Zagramy z drużyną z Częstochowy.